Cześć. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj Wam troszeczkę opowiedzieć o zależnościach między bólami kości krzyżowej stawów krzyżowo-biodrowych, tych dwóch powierzchni stawowych, no właściwie dwóch stawów, które są. Um, owiane całą masą różnego rodzaju mitów, legend, i naprawdę są bardzo skomplikowane jeśli chodzi o problemy e, bólowe tej okolicy. E, I to jest związane właśnie między innymi z tematem, który chciałem poruszyć dzisiaj, czyli korelacją tych problemów z problemami tego, co znajduje się w środku, czyli z problemami narządowymi, e, miednicy e, no i tak naprawdę troszeczkę zawartości też nad miednicą. Chciałbym opowiedzieć Wam o kilku takich zależnościach, które mogą powodować, że właśnie tutaj ten problem będzie nam się somatyzował pod postacią kości krzyżowej. Więc zacznijmy sobie może w ogóle od tego, dlaczego może nas boleć ta okolica, czyli właśnie gdzieś kawałek odcinka lędźwiowego, kość krzyżowa, stawy krzyżowo-biodrowe. W związku z tym, że coś nieprawidłowego dzieje się w obrębie samej, jakby zawartości miednicy. To jest temat może taki dużo bardziej bliski paniom niż, niż panom. Zwróćmy uwagę na przykład na bolesne menstruacje. One bardzo często, bo wiele pan się na to skarży, manifestują właśnie pod postacią bólu. W tej okolicy przede wszystkim właśnie kość krzyżowa, dolne segmenty odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jak możemy to tłumaczyć? No oczywiście w trakcie menstruacji będzie nam się tworzył po prostu stan zapalny w obrębie macicy. Tak? Będzie dochodziło do złuszczania endometrium, przekrwienia tej okolicy. Za każdym razem, kiedy mamy taki stan zapalny, gromadzi się tam większa ilość krwi żylnej. Mamy też czynnik zapalny, który się w tej krwi i w tej okolicy pojawia, no i będzie to po prostu drażniło nam wolne zakończenia nerwowe, informując nas o tym, że boli. Czasami te dolegliwości bólowe są znacznie większe, takie już powiedzmy niefizjologiczne, tak? na, na które właśnie panie czasami na tyle się mocno skarżą, że muszą brać mocne leki przeciwbólowe. To też bywa po prostu przyczyną konsultacji u fizjoterapeutów, u terapeutów takich uroginekologicznych, głównie terapeutek, prawda? Ale oczywiście panowie też się tym też się tym zajmują. Więc chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden mechanizm, jaki tutaj jest potencjalnie możliwy, wiemy, że te narządy wewnętrzne są też zawieszone, więzadłowo, gdzieś tutaj w przestrzeni, no i często te przyczepy również znajdują się na odcinku lędźwiowym na kości krzyżowej, i tak się dzieje na przykład w przypadku jajników, które mają swoje więzadła, wieszadłowe, właśnie oddające. Swoje przyczepy tutaj do tych elementów kostnych. Mamy też elementy powięziowe. Tak, gdybyśmy sobie rozpatrywali, czym jest więzadło szerokie macicy, jest ono po prostu zdwojeniem otrzewnej. Tak, Otrzewna, czyli wiemy, że mamy tutaj ten balon schodzący z góry, który mieści większość naszych narządów wewnętrznych i on będzie kończył się. Właśnie w tej, w tej okolicy, stanowiąc jednocześnie sklepienie, pod którym znajduje się pęcherz i macica. Tak, więc będziemy mieli tutaj ułożone, patrząc od przodu, od, od spojenia łonowego, mamy najpierw pęcherz, zaraz za nim macicę. I bl bardzo blisko, właściwie, tutaj już przyklejoną do kości krzyżowej e, odbytnice. One są ze sobą jeszcze właśnie podzielone. E, wchodzą w nie takie zachyłki. Będziemy je właśnie nazywali odpowiednio zachyłkiem e, pęcherzowo-macicznym i zachyłkiem e, maciczno-odbytniczym u pań. No, i oczywiście u, u panów będzie tylko jeden taki zachyłek e, pęcherzowo-odbytniczy. Czyli taka wąska przestrzeń wchodząca pomiędzy wspomniane wcześniej narządy, która również może mieć tendencję do powstawania tam stanów zapalnych z tej racji, że mamy tam po prostu płyn, który się tam gromadzi. Więc w sytuacji, kiedy dochodzi do zapalenia jakiegoś narządu, no to dla czynnika zapalnego nie jest to problemem, żeby wydostać się poza dany narząd. Mamy też takie właśnie sytuacje patologiczne, gdzie dochodzi do rozprzestrzeniania się komórek jakiegoś narządu połączone ze stanem zapalnym. Tak się dzieje na przykład w endometriozie, prawda? Endometrioza również jest takim schorzeniem, które często Objawia się również takim bólem wspomnianych wcześniej struktur. Tak? Z tym, że właśnie te komórki endometrium są nawet znajdowane w jelitach. Więc to będzie świadczyło o tym, że te bariery nie są do końca szczelne. Tak się oczywiście dzieje w sytuacjach patologicznych. U zdrowych osób nie powinno to tak wyglądać. Więc patrząc tutaj z tych perspektyw na budowę miednicy. Widzimy, że tutaj tych korelacji jest bardzo dużo. Również właśnie wspomniane przestrzenie między tymi narządami, skoro już wiemy, że one są mocno powiązane z otrzewną, otrzewna też po części jest no tym samym, co niektóre z tych, z tych więzadeł, które przyczepiają się tutaj po prostu do tkanki kostnej. Mamy też bardzo dużo naczyń krwionośnych, i to jest tak naprawdę ta sama krew, która wypełnia kościec i wypełnia poszczególne narządy wewnętrzne. Więc wiemy, że właśnie dla czynnika zapalnego nie jest to duża bariera. I o ile narządy wewnętrzne nie zawsze dają dolegliwości bólowe same w sobie, i to jest właśnie związane z ich charakterystycznym unerwieniem, tak już właśnie te elementy należące do narządu ruchu. Z tego powodu jest bardzo łatwo pomylić z problemami narządowymi. Co nam te informacje, o których przed chwilą mówiłem, dają w takiej praktyce gabinetowej. No bo teraz ktoś może powiedzieć, dobra, okej, okay, Maciek, dzięki Cool Story, ale tak naprawdę ja nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić, tak? Z, z tą anatomią. Więc przede wszystkim daje nam. Trochę możliwości właśnie takich anatomicznych w terapii manualnej dotarcia do niektórych z tych struktur. tak, Także gdybyśmy chcieli sobie tutaj spróbować wypalpować u naszego pacjenta czy też pacjentki, gdzie znajduje się pęcherz, tutaj od razu za, za głuskami kości łonowej, no to będziemy mieli pośrednio przez powłoki brzuszne dostęp również do tej przestrzeni. Praca w niej często przynosi ulgę właśnie w problemach takiej natury uroginekologicznej czy w ogóle problemów trzewnych, które są skorelowane oczywiście właśnie z bólem, który dotyczy tego naszego dzisiejszego odcinka, więc to jest chociażby to. Jeśli popatrzymy sobie też na to od tej strony, czy mamy dostęp do wewnętrznej strony talerza kości biodrowej, tak? Oczywiście wiemy o tym, że mamy tutaj dostęp, dlatego że um, kiedy myślimy o tym, że pracujemy z mięśniem biodrowym, na przykład, tak, zatapiając nasze palce po wewnętrznej stronie kolca przedniego górnego biodrowego, to zatapiamy je oczywiście nie tylko w tkankę mięśniową, ale również w tą tkankę e, powięziową, czy też w ogóle w e, tkankę otrzewnową. E, m, także mamy tutaj od przodu całkiem sporo możliwości, Dostępu do, do tych tkanek daje nam to też trochę możliwości rozszerzania naszej diagnostyki, przede wszystkim na, poziom, na poziomie wywiadu. Możemy zwrócić uwagę na to, czy jeśli nasza pacjentka będzie miała dolegliwości bólowe, odcinka lęziowego, krzyżowego, stawów krzyżowo i one się będą nasilały w trakcie menstruacji, no to będziemy wiedzieli, że ten ból na pewno jest skorelowany z problemami. Właśnie narządowymi. Więc tutaj, oczywiście, można rozszerzyć dalej, należałoby rozszerzyć ten wywiad o, o te elementy ginekologiczne, o regularność cyklu, o nasilenie bólu, jaki mu jaki towarzyszy menstruacji, o to, czy następ, nastąpiła tutaj jakaś zmiana na przestrzeni czasu, i czy też nasza pacjentka widzi w ogóle jakąś zależność. Między jednym a drugim bólem. E, tutaj również e, sytuacje e, dotyczące panów, jeśli mamy na przykład, e, teraz znowu o, o tym cały czas trąbimy, jako że jest listopad, e, problemy dotyczące na przykład grukołu, e, gruczołu e, krokowego, e, czy też e, nowotworów e, jąder. Tak? One również z racji swojego unerwienia mogą dawać nam dolegliwości bólowe w okolicach bioder albo właśnie kości krzyżowej. Także tutaj z kolei też warto naszym pacjentom, panom przypominać o, o profilaktyce, zwłaszcza jeśli taki ból jest natury takiej trudno uchwytnej w zależności od, na, od narządu ruchu. Tak? Bo zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy Odczuwamy ból kręgosłupa, który się zmienia w trakcie na przykład naszego, naszego ruchu, naszego ułożenia, pozycji ciała. Kiedy nasz pacjent rusza się więcej, ból się nasila. No to definitywnie będzie nam się to kojarzyło raczej z narządem ruchu. Kiedy będą takie sytuacje, że ból na przestrzeni czasu narasta, może też na przykład narastać w trakcie defekacji, ale poza tym. Przy zmianie pozycji, nieszczególnie dużo się tutaj dzieje. No to raczej będzie też taka lampka. Nam się powinna zapalać, która też pacjenta, yy, znaczy, że my takiego pacjenta powinniśmy po prostu skierować na wykonanie dodatkowych yy, badań. tak? Także, jakby sam charakter bólu, taki rozlany, niespecyficzny, trudny do uchwycenia w ogóle w przestrzeni, niezależny od, od narządu ruchu, yy, może nam sugerować właśnie taki ból. Natury trzewnej, także jak widzicie, mamy tutaj całkiem sporo zależności. Są to zale zależności fizjologiczne związane z, ze stanami zapalnymi e i z układem krążenia. Są to zależności anatomiczne związane po prostu z budową e więzadeł, na których nasze narządy wewnętrzne w tej przestrzeni są zawieszone. No i właśnie takie. Elementy łatwo jest wykorzystać w praktyce, czy to w części diagnostycznej, czy w części terapeutycznej. Także słuchajcie. Z mojej strony na dzisiaj to jest wszystko. Mam nadzieję, że takie tematy związane z narządami wewnętrznymi, również z tą częścią ginekologiczną, Wam się podobają. Jeśli tak, to oczywiście czekam tutaj na Wasze komentarze. Może jakieś sugestie, co jeszcze chcielibyście się na ten temat dowiedzieć? No, i na dzisiaj się z Wami żegnam. To wszystko. Cześć. A nie, dobra. Słuchajcie, jeszcze raz. Za szybko się pożegnałem. Jako, że na ten temat ja jeszcze zdążę Wam troszeczkę powiedzieć. Za kilka dni, 24 w środę, widzimy się na bezpłatnym szkoleniu online. Które odbędzie się w całości na naszej platformie. Także w opisie tego filmu znajdziesz link, z którego można się po prostu na to szkolenie zapisać. Będziemy dyskutowali właśnie m.in. o korelacjach z narządami wewnętrznymi, ale również o narządzie ruchu i o wszystkim, co jest związane z obszarem stawów krzyżowo-biodrowych. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i cześć.